Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Troszeczkę sobie porozmawiamy na temat Team Battle, który zaczyna się w piątek. Niestety nie mam wersji gry, która by, żebym mógł Wam pokazać, jak to wygląda. Będziemy się wspierać obrazkiem, który już od pewnego czasu jest w internecie. Troszeczkę sobie porozmawiamy, co już o tym wiadomo. No wiadomo, że będziemy grać dwóch na dwóch. Nasz przeciwnik... My będziemy grać z kolegą z klanu. Nasz przeciwnik to samo. Będziemy walczyć między sobą. Będzie Team Chest, czy jakoś tak to się nazywa? No zaraz sobie zerknę. Klan Battle Chest będzie w ten weekend. No i podobno gdzieś czytałem, że będzie trzeba 110 zwycięstw na maksymalny level tego chestu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najważniejsze, jak... Będę to się też wspierał Facebookiem, to co wy pisaliście, bo zadałem wam pytanie, jakie wy macie strategie. Troszeczkę się będę wspierał Facebookiem, troszeczkę się będę wspierał tym, co wyczytałem w internecie. No i też własnymi przemyśleniami. Właśnie to, co chciałem na początku też powiedzieć, a też Filip zauważył, najważniejsza będzie komunikacja. Czyli z naszym partnerem najfajniej, najlepiej by było, jakbyśmy na przykład byli połączeni na Skype'ie, TeamSpeak'u, albo właśnie Discord. To się chyba nazywa Discord, to jest komunikator w przeglądarce. Postaram się w opisie dać Wam linki do tego i komunikować się z naszym partnerem, jak gramy, żeby być w stałym kontakcie. Ułatwieniem będzie to na pewno, że będziemy widzieć ikonkę, gdzie nasz partner próbuje jakąś jednostkę, będzie chciał położyć i będziemy mogli uniknąć dublowania się lub będziemy widzieć, co nasz partner po prostu w którym miejscu próbuje zagrać. Myślę, że to będzie jakieś takie ułatwienie, mówię, komunikacja właśnie, będziemy patrzeć. I teraz co do deków, deki będą, sam już o tym myślałem, ale też widzę, że dużo ludzi właśnie podobnie myśli, że dwa deki, czyli jeden dek musi być po prostu dekiem jakimś ochronnym, a drugi ma być dekiem uderzeniowym. Że po prostu jednym dekiem atakujemy, a drugim się bronimy. To już zostawię Wam, będziecie musieli sobie ustalić, jak to by ma wyglądać. Ja bym to zrobił na tej zasadzie, że tak, dek obronny, 6 kart obronnych, a dwie powiedzmy na... takiej troszeczkę wspomagającej atak. Tak samo dek atakujący, żeby miał 6 kart atakujących, a 2 wspomagające obronę. I myślę, że takim rozwiązaniem, takie rozwiązanie by było dobre. Pamiętajcie, że kolektor działa tylko na wasz dek. Jak postawicie kolektor, nie działa kolektor na dek waszego partnera. Spele będzie można użyć tylko jeden w danym czasie, ale pamiętajcie, Rage, jak rzucicie Rage'a, to Rage działa na wasze jednostki i waszego partnera, ale no, nie będziemy mogli na przykład w tym samym czasie dwóch poisonów rzucić, więc musicie brać to pod uwagę. Tak jak mówiłem, i teraz tak, levele kart będą standardowe, tak jak na turniejach, będę się wspierał tutaj, co mam w opisie na drugim monitorze. Czas dogrywki będzie 3 minuty. King Tower będzie miał 4810 życia, czyli będzie to 20% więcej niż na arenie 9 plus lub 808 plus 808, jakoś tak. Musicie wziąć też pod uwagę, że eliksir, który normalnie nam się uzupełnia na tym trybie, będzie w normalnym czasie o 15% wolniej się nam ładował, a w dogrywce o 30% wolniej. Właśnie tam kiedyś powiedziałem źle, że szybciej, a to będzie jednak wolniej. Więc musicie wziąć to pod uwagę. No i tak jak mówiłem, deki będą musiały być po prostu jeden obronny, drugi atakujący. To już będzie naprawdę ciężko wybrać. Z tego co tutaj widzę, na przykład obronne deki, no to tutaj Muszkieterka, Electro Wizard, Mega Minion, Tombstone, Piecyki, no takie tutaj są, a w uderzeniowych no to Pekka, Golem, Lava Hunt, Muszkieterki, różne są warianty, to już zależy od Was i Waszego partnera, jak sobie ustalicie, ale najprawdopodobniej podstawą będzie to, że jeden deck właśnie musi być obronny, a jeden deck musi być atakujący.
Więc musicie to wziąć pod uwagę. Tak jak tutaj właśnie Antek też mówi, że właśnie tak samo właśnie pisaliście na Facebooku, że najlepiej właśnie taki deck od obrony i do atakowania. Było też, napisaliście na Facebooku, zaraz to sobie tam gdzieś wygrzebię się, gdzieś tu wklei też, żeby postarać się dwa deki ułożyć jakieś różne, żeby nasz przeciwnik nie zdążył liczyć kart, bo wie, dużo osób liczy sobie właśnie karty i zapamiętuje jakiej kolejności mniej więcej, no ale weźcie pod uwagę, że tutaj są, jest was dwóch, będzie ciężko to opanować. Dwie wieże, no troszeczkę tutaj będzie zabawy, jutro startuje, to zobaczymy. Tutaj właśnie Freddy proponuje deck z golemem by pasował, też właśnie już będę obstawiał golema, golem, trzy muszkieterki, taki atakujący deck. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, lawy, na pewno dużo law będzie. Nie wiem, no piszcie w komentarzach co wy sądzicie w ogóle o tym trybie. Będzie na pewno niezła zabawa, tylko pamiętajcie, nie denerwujcie się, jest to pierwszy raz, każdy z tym będzie miał pierwszy raz do czynienia, nie denerwujcie się nawet jak nie zrobicie tego chestu na 10, to jest dobra zabawa, pamiętajcie, że to jest pierwszy raz i to trzeba sobie obcykać, najważniejsza właśnie jest komunikacja, ułożenie deku, naprawdę bez spin proszę, uwierzcie mi, denerwowaniem się nic nie zrobicie, nic nie osiągniecie. Grajcie sobie na spokojnie ten pierwszy tydzień i zobaczcie co i jak. Każdy z nas już będzie wiedział więcej. Ja się też postaram już po tym weekendzie, mając jakieś doświadczenie z tego, nagrać wam jakiś poradnik, żebyście już na przyszłość wiedzieli co, jak, z czym, ewentualnie coś podpowiedzieć, bo wiadomo, że nie każdy od razu, nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu będziemy mogli wygrywać. Ale postaram się. Odwiedźcie mojego fanpage'a, u góry macie PWP YouTube. Postaram się tam założyć temat na weekend odnośnie deków i tam będziecie mogli w poście wklejać swoje deki i opisywać strategię. Wspólnymi siłami możemy coś wielkiego osiągnąć, więc pamiętajcie, staram się na moim fanpage'u podczas właśnie takich eventów pokazywać wam deki i też żebyście wy podpowiadali innym graczom jak to robicie. W ten weekend na moim fanpage'u będzie specjalny post, wklejacie swoje deki, swoje strategie, piszecie, komunikacja najważniejsza. Damy radę. Uwierzcie mi, damy radę. Wspólnymi siłami skopiemy reszcie świata tyłek. Dobra, miłej zabawy wam życzę, naprawdę bez spin, będzie rewelacyjny. Rewelacyjna gra się zapowiada. Ja piątek mam jeszcze wolny, ale sobotę, niedzielę pracuję, więc ciężko mi będzie cokolwiek pograć. W piątek, mam czas w piątek na to. Dobra, to do usłyszenia i powodzenia w grze. Życzę wam tego, naprawdę. Do usłyszenia.